a Seftara – potencjał i aktywność. Młodsze arkany są informacyjną częścią dużą rodziny Taro i oni też są bardzo interesujący. Asy to jest twórcza siła, olbrzymi potencjał i wyrzucenie energii. Asy to jest szansa i siła, która zdolna zmienić stan, do którego jest przyzwyczajona nasza świadomość. Oni wskazują na możliwość wyjaśnienia swoich trudności. To jest niezbędność skonstruowania nowej mentalnej modeli. Następna karta, która idzie za asem, to jest zawsze instrukcja k spełnieniu, a instrukcję należy wypracować dokładnie. As to jest początek nowego okresu, studiowania nowych programów, kodowania nowych przyzwyczajeń, pojawienia nowych przeczuć. Psychologicznie as wskazuje na gotowość i w ogóle predyspozycję człowieka do określonej aktywności w konkretnej sytuacji. Karta przed asem opisuje sytuację i zbieg okoliczności. As opisze działania. Karta, która należy za asem, pokazuje szanse i nowe sytuacje w przyszłości. As mieczy to jest wyrażenie siebie w twórczości naukowej, a także redagowanie artykułów, organizacja produktów elektronicznych, reklama, organizacja reklamy, przeprowadzenie kursów i szkoleń z wykorzystaniem nowych technologii. As kijów. Szlifowanie swoich umiejętności praktycznych, ukierunkowanie artystycznego, a także w malowaniu, studiowaniu muzyki, ukształtowanie czegokolwiek pięknego, mocnych kształtów, różnych ćwiczeń, gdzie może uczestniczyć wzrok, a także prowadzenie swojego bloga obrazkowego i książki. Wasz emocjonalny świat znajduje swoje wyrażenie i otwiera swój magnetyzm przez estetykę. As kielichów. Dany symbol mówi o tym, że teraz obudziła się chęć realizować to, co zawsze odkładane było w długą skrzynkę. Mogą obudzić się marzenia dzieciństwa, które zawsze czekali swoje realizacje tu i teraz. Wszechświat otwiera możliwości. Także symbol mówi o dążeniu do progresu osobistego i rozwoju duchownego. As monet to jest chęć zrobić twórczość swoim rzemiosłom, stwarzać, zarabiać, wypracowywać nowe produkty. Karta mówi o tym, że jeśli potrafisz rozpracowywać wszystkie detale, organizować prawidłowo proces, to wszystko się uda. To jest twoja szansa zgłosić o sobie. Także as tej talii mówi o zdolnościach k rękodziełu lub wyprodukowaniu przedmiotów byta własnymi rękoma. Porady, które mogą dać asy. As mieczy. Musisz uważna odnieść się do tych słów, których ty wymawiasz. Właśnie od nich zależy, czy będą cię szanować, czy nie. As kijów. Swoimi konkretnymi działaniami musisz zwrócić na siebie uwagę ludzi lub zmusić ich uwierzyć w twoją ideę. As kielichów. Słuchaj to, co mówi autorytet. Wykorzystuj poradę człowieka, który już zna, który nie widzi tylko swojej korzyści w twoim dziele. As monet. Znajdź tych ludzi, którzy myślą tak samo i wtedy będziesz miał szansę ruszyć ze swoją ideą. Pokaż jakość swojej pracy.